Sylwetki polskich gangsterów. Misiek z Nadarzyna. Mirosław D. urodził się w 1961 roku w Nadarzynie. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do szkoły zawodowej nr 3, gdzie przyuczał się do zawodu kierowca-mechanik. W wieku 18 lat w 1979 roku został skazany na 3 lata więzienia za pobicie funkcjonariusza milicji. Na wolność wyszedł 2 lata później i rozpoczął pracę w nadarzyńskim GS-ie w charakterze konwojenta. Był to jednak początek stanu wojennego i okres, w którym ludzie byli zmuszeni do rozmaitych kombinacji, aby uzyskać nawet niewyszukane produkty czy towary. 20-letni cygan, jak nazywano wówczas Mirosława D., pomagał w handlu i przepływie mniej lub bardziej luksusowych towarów, na które było potężne zapotrzebowanie. W tamtym czasie zaczął na dobre obracać się w środowisku różnej maści handlarzy czy osób nazywanych w PRL-u spekulantami. W 1983 roku powstała w Nadarzynie dyskoteka, do której zaczęło zjeżdżać się szemrane towarzystwo z całej okolicy, w tym między innymi z Pruszkowa. Tam Mirek D. poznał ówczesną wierchuszkę pruszkowskiej przestępczej elity. Tam też dochodziło do pierwszych konfliktów między lokalnymi przestępcami. W połowie lat 80. zaczął pojawiać się na tzw. Benklu, czyli słynnym bazarze Różyckiego. Targowisko, ulokowane przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze Północ, ma ponad stuletnią, ale również niechlubną tradycję. Bazar, umiejscowiony między ulicami o złej sławie, na której rządziła stara Praga, już w tamtym okresie kojarzony był ze środowiskiem mocno kryminogennym. Na Benklu spotykali się bowiem ludzie różnych profesji, nie zawsze tych legalnych. Był jednak miejscem, w którym w tamtym czasie można było wszystko kupić i wszystko załatwić. Na Różycu poznał całą starą gwardię przestępczej Warszawy. Od Ludka i Malarza poprzez słynnego kieszonkowca Romka Plamkę, Jurka Żabę, który współpracował później prężnie z grupą pruszkowską, po Kazika Gaszczyńskiego, wspólnika słynnego Paramonowa, z którym dokonał kilkunastu napadów na sklepy i restauracje. Panowie zajmowali się tam rozmaitymi interesami, od zwykłego handlu przez skup złota po grę w trzy kółka. Na Benklu Mirek D. zyskał także swój nowy pseudonim, czyli Misiek z Nadarzyna. Ktoś bowiem zwrócił uwagę na jego potężne ręce i rzucił stwierdzenie, że ma łapy niczym niedźwiedź. Jako że na targowisku rezydował już jeden człowiek o ksywie Niedźwiedź, pseudonim zamieniono na Misiek i tak już pozostało do dziś. W tamtym czasie trenował też amatorsko sporty walki. O bazarze Różyckiego kilka słów powiedział sam Mirosław D. przy okazji kręcenia nowego serialu dokumentalno-fabularnego. Miśku, większość osób kojarzy Cię z bazarem Różyckiego. Opowiedz nam trochę, jak to wyglądało w tamtych czasach, kogo można było spotkać, czym się zajmowali. No faktycznie, lata... Znaczy w ogóle moja, tam, że tak powiem, działalność zaczęła się taka już mocniejsza, to na bazarze, bo w latach 80., powiedzmy tam 84 czy 5 rok zacząłem już cały czas na bazarze, tak? Tam zapoznałem wszystkich chłopaków, można powiedzieć, takich, co coś znaczyli w Warszawie, czy tam Ludka, czy Klepaka, czy tam, no nie wiem, czy powiedzmy Jarka Gaszczyńskiego, wspólnika Paramonowa, czy nie wiem, jeszcze tam... No wszystkich, powiedzmy, Romana Plamkę, czyli takich znających, znaczących coś na mieście, tak? Także od kieszonkowców Stasiek Wyspalczyk, jeszcze pamiętam, to tylko złoto na bazarze kiedyś, tylko u niego on skupował, że tak powiem, no. Jeszcze Marek Dowczyk, nie? Tam dwóch takich głównych było. No na Bęku, no to wiadomo, no na Bękie tak był Bękie, do 89 roku jeszcze, że tak powiem, było wszystko super. Ale gdy zaczęli wychodzić pruszkowcy, czyli Lulek, jakiś tam wtedy Słowik, czy Kaban, ale to Raźniak, powiedzmy, zaczęli już ingerować w ten bękiel, no to niestety niektórzy zrezygnowali z tego, bo to już były napady, a nie bękiel.
Także no każdy się przejął, no ja akurat wtedy później w spirytus się wkręciłem, także też było fajnie. A co możesz powiedzieć o Henryku Niewiadomskim, który też jest kojarzony właśnie z Bęklem? Nie, no Heniek żaden nigdy nie był skojarzony z Bęklem. Heniek mieszkał na Jagiellońskiej, pamiętam, na pierwszym piętrze starej kamienicy. Właśnie w tej, co Artura tego kręciłapkę wysadzili w powietrze. Później się, to 89, chyba przeprowadził się wtedy do Ząbek, zaczął stawać tą chałupę, tam gołębie i tak dalej. To Heniek zaczął brać ode mnie spirytus po 2-3 beczki, no, a 100% jest tak. I zaczął wtedy, nigdy nie wziął całej sztuki, tylko 2-3 beczki i zaczął się rozkręcać. To jest też nie farmazon, bo ktoś żyje, to może potwierdzić. Tak zaczął karierę i tak się rozkręcił, że później był ogromny pieniądze. Zarabiał, no. Wiesiek jego brata, to już tak, że tak powiem, grubi, a Heniek był bardzo taki normalny, trudnym gościem. No, na spinie tu się wszyscy zarabili, może tak. On po prostu nie był rozrzutny. Inni przepalili, że tak powiem, z dymem poszło, inni jeszcze inaczej w kasynach, a on odkładał. No pamiętam, chyba Cichy jego wspólnik był, to przynajmniej grubo. Oni nawet nie, to jest... No, 2-3 beczki brali na początku, później już zaczęli brać więcej, czyli powiedzmy już gira i tak dalej, i tak dalej. Nawet korki jak z zawiercia były brane, to też nawet za żuka korku, bo to żuki wtedy przecież nie było, to samochody takie, to żukami się przywoziło. Jak mogliśmy usłyszeć, Misiek na Bęklu przestał pojawiać się jednak na przełomie lat 80. i 90., kiedy coraz śmielej zaczęła poczynać tam sobie grupa pruszkowska. W tym czasie zajęty był już poważniejszym biznesem, a mianowicie handlem nielegalnym spirytusem. Śledczy, którzy przyłapali go na tym procederze, wyliczyli, że wziął udział w produkcji nielegalnego alkoholu o wartości 15 milionów dolarów. Za tą działalność Misiek trafił do aresztu na 1,5 roku, a sprawa ciągnęła się niemal dekadę i skończyła się dla niego całkiem pozytywnie, gdyż sąd finalnie wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia, jednak zaliczył ją na poczet czasu spędzonego w areszcie śledczym. Od samego początku lat 90. Misiek aktywnie uczestniczył w życiu kryminalnej Warszawy, obracając się w jej najwyższych kręgach. Śledczy zainteresowani jego osobą przypisywali mu przede wszystkim handel kradzionymi samochodami na dużą skalę i rozległe interesy z gangsterami zza wschodniej granicy. Mimo że Misiek kojarzony był przede wszystkim ze współpracą z mafią z Zabuga, nigdy niczego mu nie udowodniono. Na początku lat 90. otworzył w Nadarzynie lokal o nazwie Night Club Parnas przy ulicy Krótkiej, w którym znajdowała się dyskoteka, bar, stoły bilardowe i automaty do gier. W 1995 roku doszło do słynnego napadu na konwój przy ulicy Zamiany na Ursynowie, wiozącego wypłaty dla pracowników zakładu opieki zdrowotnej. Łupem złodziei padło wówczas ponad 1 200 000 złotych, a prokuratura uznała, że za wszystkim stała tzw. grupa Rympałka. Wcześniej jednak pruszkowski gangster Masa miał nakierować śledczych właśnie na Miśka, jako zleceniodawcę całej akcji. Przeszukano wówczas jego lokal, w którym znaleziono 300 000 złotych, broń i kilogram kokainy. Jak się jednak okazało, pieniądze nie pochodziły z napadu. Broń była legalna, a sprawa z kokainą rozeszła się po kościach. Już wcześniej Misiek podejrzewał Masę o współpracę z policją. Jako że głośno o tym mówił, był uznawany za wroga Pruszkowa, gdyż w tamtym czasie starzy pruszkowscy bronili swojego kompana, nie wierząc w te doniesienia. Warto zaznaczyć, że Mirosław D. nie przynależał ani do grupy pruszkowskiej, ani do szeroko pojętej grupy wołomińskiej, choć trzeba przyznać, że dużo bliżej było mu do braci Niewiadomskich niż do wierchuszki Pruszkowa. Misiek i Masa nie darzyli się sympatią, tym bardziej, że najlepszy do tej pory kompan Jarosława S., czyli Kiełbasa, od połowy lat 90. więcej czasu spędzał w Nadarzynie niż ze swoimi pruszkowskimi kompanami. O Masę zapytaliśmy samego Miśka, który opowiedział nieco o jego ówczesnej pozycji w półświatku. Musiałem go tolerować, musiałem, w sensie takim, że to był Wojtka kolega, wspólnik, a on żadnej roli nie odgrywał nigdy. To jakby można by porównać do połowej zwierzyny, tak?
Chłopa zwierzyna nigdy nie będzie agresywna, nigdy nie będzie atakowała, bo chłopa zwierzyna to tylko wilki, niedźwiedzie i tak dalej jedzą. A on był chłopą zwierzyną. Ale latał przy wilku i każdy myślał, że on jest też wilkiem. Tyle mogę powiedzieć. Czyli w tych książkach jakby tą swoją legendę stworzył. To jest farmazon. Ja w programach Piotra Szatkowskiego tam już powiedziałem, jeżeli ktoś, kogoś on pobił, nie mówię o przedszkole, niech zmieni, niech ktoś się pokaże. Bo ja nie powiedziałem, że on nie miał chłopaków ostrych, bo miał, ale on pchania karozery się nadawał i dalej moim zdaniem nadaje. W 1996 roku Misiek, związany z przemysłem fonograficznym od początku lat 90., przyjął pod swoje skrzydła rapera Karambę, który pod banderą firmy Star Maker i w studiu nagraniowym Miśka, znajdującym się przy ulicy Wójcickiego, nagrał 4 albumy. Firma miała także swój program na antenie Polsatu o nazwie Dance World, który prowadził właśnie Karamba. W 1997 roku raper przy boku Miśka miał okazję przeżyć scenę niczym z filmu sensacyjnego. Po powrocie z koncertu w zakładzie karnym w Łowiczu panowie wrócili do Nadarzyna. Jednak w pobliżu domu Mirosława D. zaczęło kręcić się podejrzane auto. Mężczyźni wsiedli więc do złotego Mercedesa SL i zaczęli ścigać krążącego po okolicy Poloneza. Tamci rzucili się do ucieczki, jednak w miejscowości Janki zostali zablokowani i nie mieli możliwości umknąć ścigającym. Jak się jednak okazało, nie byli to bandyci czyhający na życie bossa z Nadarzyna, a policyjni tajniacy, którzy w trakcie ucieczki wezwali pomoc i nagle zjechało się mnóstwo radiowozów. Funkcjonariusze, którzy wyciągnęli z Mercedesa Karambę i Miśka, wpadli jednak w osłupienie, gdy ten ostatni wcale nie zamierzał wyrzucić swojej nowej berety, bojąc się, że może się zniszczyć. Podczas zatrzymania odłożył ją spokojnie na dach auta. O tamtym zdarzeniu możemy posłuchać w piosence Karamby z płyty Kryminalna Polska, zatytułowanej po prostu Misiek z Nadarzyna. W końcu frajerzyna po trawniku daje, Misiek za nim ciśnie jamki skrzyżowanie. Policyjna dyskoteka z każdej strony, w nasze głowy każdy gnat wymierzony. Wyjebane na ich huki, krzyki i rozkazy, Misiek nie rzuci nówki, sztuki gnata jarzysz. Policyjne małolactwo obsrane, Misiek z Nadarzyna rządzi. W lutym 1998 roku Mirosław D. trafił do aresztu śledczego na Mokotowie. Misiek został umieszczony na tzw. oddziale N, gdyż uznano, że jego pozycja w świecie przestępczym jest tak wysoka, że może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego poprzez wpłynięcie na zachowanie osadzonych. Tamto zatrzymanie było efektem śledztwa w sprawie fikcyjnego komisu samochodowego. Do firmy przyjęto kilkanaście samochodów, jednak właściciele nie dostali ani grosza, a komis zniknął wraz z autami. Zatrzymani do sprawy wskazali Miśka jako organizatora całej operacji, a prokuratura zarzuciła mu oszustwa i wyłudzenia. Gangster opuścił jednak areszt po półtora roku i opłaceniu kaucji. W maju 2000 roku został zatrzymany przez drogówkę przy ulicy Popularnej. W jego DU Leganza znaleziono kamizelkę kuloodporną, amunicję, bagnet i sfałszowany dowód osobisty. Największe zamieszanie wywołała jednak 9-milimetrowa beretta, którą przy nim znaleziono. Gangster został zatrzymany i odwieziony do Pałacu Mostowskich. Okazało się jednak, że posiada on zezwolenie na broń sportową. Nie ma przeszkód, by taki pistolet uznać za broń sportową, ale trzeba ją nosić tylko rozładowaną, mówił prasie Waldemar Bejgier, naczelnik Wydziału Ochrony Osób Mienia i Pozwoleń na Broń Komendy Głównej. Broń Miśka, którą trzymał w kaburze, była jednak naładowana. Gangster miał prawo zabezpieczać się i obawiać o swoje życie. Już w połowie lat 90. próbowano go zabić, czy to podkładając pod domem 2-kilogramową bombę, czy też ostrzeliwując jego samochód. W 2002 roku został ponownie zatrzymany, tym razem w jednym z lokali. O tej paradoksalnie humorystycznej sytuacji opowiedział w jednym z wywiadów na kanale Kryminalnej Polski.
Jakieś tam pojechaliśmy odzyskać klucze od domu i tak dalej, tego tancerza. No i tam ten właściciel tego domu siedział z nami w tym piersie, czekał niby na ojca, który ma tam przywieźć te dokumenty. No i ale wreszcie zaczął straszyć nas bandziorami. Mówię, to zadzwoń po tych bandziorach, niech przyjadą. No i zadzwonił. No i mieli czekać się bandziorzy. No ale my tam sobie popijaliśmy. No i patrzę, a tu wchodzą antyterrorystyczna wpada i patrzę, to krzyczą, ja mówię, panowie, spokojnie, to tylko ćwiczenia. Wypiłem sobie setkę, zagryzłem pierogiem, mówię, teraz możemy jechać. No i faktycznie wtedy mi zawinęli, ale też nic mi nie zrobili, tylko się śmiali, no bo że tak humor, pozwolili mi wypić ten alkohol i zagryźć. Mhm. Też no to w gazetach nawet opisali wtedy. Ostatnie zarzuty postawiono mu w 2011 roku. Najcięższe z nich to kierowanie grupą przestępczą, nielegalne posiadanie broni, obrót kokainą, oszustwo przy sprzedaży nielegalnego spirytusu, a także wyłudzenia. Z 9 stawianych zarzutów jak dotąd utrzymały się 2, za które usłyszał wyroki 1,5 roku oraz 2 lata. Sprawa została jednak zawieszona. W sprawie Miśka występuje 2 małych świadków koronnych. Co ciekawe, prokurator zajmujący się sprawą napisał, iż jedynym stałym elementem grupy przestępczej, do której należał Mirosław D. od 1996 do 2011 roku, był on sam. Warto też zaznaczyć, że mimo licznych zatrzymań i wielu zarzutów, Misiek nigdy nie otrzymał wyroku za przynależność czy kierowanie grupą przestępczą. Mirosław D. mieszka na co dzień w Tarnowie, gdzie prowadzi 2 lokale gastronomiczne przy ulicy Wekslarskiej Pyza z kuchnią polską oraz pizzerię Gospoda Rycerska. W zeszłym roku ponownie wziął pod skrzydła Karambę, pomagając mu przy wydaniu nowej płyty Kryminalna Polska, osadzonej w mrocznych klimatach lat 90. Zaczął również współpracę przy filmie Konrada Niewolskiego Symetria 2. Gdzie pełni rolę doradcy, a także pojawi się w jednej z niewielkich ról, występując między innymi obok Piotra Frączewskiego, który ma wcielić się w rolę Andrzeja K., pseudonim Pershing. We'll be right back.